W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak stworzyć potężną Brazylię z takiej malutkiej Portugalii. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Portugalia, czyli jeden z waszych ulubionych krajów pod kolonizację, który ma niesamowite bonusy do niej. Nasz następca tronu, plus 15 do kolonizacji, uniwersalne rozwinięcie z ery, plus 50 oraz ID, również pomyślane bardzo pod kolonizację, jak i wzmocnienie naszej armii. Startujemy również z Diego Gomezem, odkrywcą, którego w zasadzie od razu możemy wysłać na odkrywanie Afryki i potem dalej w kierunku Ameryki będziemy lecieli. Mamy unikalnych doradców. Zobaczcie, trójkowi za połowę ceny już na starcie rozgrywki. I uwaga, wybierzcie tego, który ma mniej lat. Tak samo mamy tańszego doradcę administracyjnego, tutaj tylko dwójkowego i nie mamy żadnego tańszego militarnego. No ale z takich rzeczy, które chcemy robić, to na pewno skasować nasze fortece. Nie będziemy ich praktycznie potrzebowali. Oprócz tej w Ceucie sojusze, Hiszpania, papiestwo, będziemy zaraz poprawiali relacje, musimy mieć papieża na sojuszu, to bardzo nam pomoże, oraz lepiej zerwać sojusz z Anglią, żeby nas nie wciągało do jakichś durnych wojen przeciwko Francji. Rywali najlepiej wybierać po pierwszym tiku miesięcznym, bo wtedy ta lista się zaktualizuje, zazwyczaj. Tym bardziej, jeżeli tutaj widzicie Grenadę, a tutaj jej nie widzicie. Przez kilka pierwszych lat nie będziemy toczyli wojen, więc armia w dół, wywalamy całą drugą kawalerię, którą mamy, ona jest totalnie useless na początku. XD, razem o tym pamiętałem. Jeżeli idzie o Stany, tutaj standardowo po każdym punkcie. U szlachty bierzemy również supremację. U kleru bierzemy zalotów, żeby mieć zawsze troszeczkę więcej tych morali. Możemy brać też stawianie kościołków. Papież nas będzie bardziej lubił. Możemy też i odpalić religious diplomats, żeby mieć szybciej lepsze relacje z papieżem. Umieszczań. Koniecznie tańsze okręty lekkie. Prestige. Potem odbieramy ziemię. Z misją jeszcze poczekajmy, żeby nam się tutaj odłożyło te 80-90 gold. I tak samo jak tylko zwiększymy stabilność, będę brał jeszcze tańszych doradców. Tak, wracając do reszty naszej floty, to dwa okręty handlowe, które nam zostały, ustawmy na Protectorate Sewilli, bo wiemy, będziemy mocno tutaj piraceni. Całą resztę floty na razie modbolujemy i możemy odpauzowywać. Jak widzicie, dużo rzeczy takich do robienia na samym starcie. A jak jesteśmy przy samym starcie, to odpalamy zakony jak najszybciej. Oczywiście tylko i wyłącznie te za punkty dyplomatyczne lub w sumie może i administracyjne. W końcu naprawdę sporo zarabiamy na taksach. Wiecie co? Przetestuję to sobie. Z góry uprzedzam, że będą tu raczej duże przeskoki czasowe. Wolę się skupić bardziej na takim późniejszym etapie, jak będę tam bliżej Brazylii, niż tym wcześniejszym. Oczywiście wojna z Marokiem będzie dokładnie pokazana i to w zasadzie będzie jedyna duża wojna, szczerze mówiąc. Potem będziemy się troszeczkę zajmowali w Ameryce Południowej Inkami i też to dokładnie pokażę w ramach tego poradnika, ale to w zasadzie będzie tyle. Jest 1 stycznia, to obraźmy Milan, który jest rywalem papieskim. Bardzo mi zależy na tym sojuszu, żeby był jak najszybciej. Kolejna sprawa, na której mi mocno zależy, to robienie curry favors u Hiszpanii praktycznie od razu. I kolejna rzecz, na której mi bardzo zależy, to budowanie siatki szpiegowskiej na Grenadzie również bardzo szybko. Gdzie to było? Ale wróćmy do naszych rywali. Grenada, Tunis i Maroko. Jak najbardziej. Mogą być te kraje, bo i tak pewnie wzięły wzajemny sojusz. Oczywiście. Jak żeby inaczej. Niczego innego się tutaj nie spodziewałem. Rekrutujemy za cały nasz power i pieniądze armię i patrzymy, co nam się wylosuje. No i super, mamy tańszego doradcę militarnego. Teraz cofamy rekrutację wojska. Minął jeden dzień i go dostaliśmy, super. Bierzemy tańszego militarnego, bierzemy... Ej, a gdzie drugi? Jeden mi już umarł, super. Naszego doradcę dyplomatycznego tańszego oraz tańszego doradcę administracyjnego. I co najważniejsze, co powinien zrobić również na początku, jeżeli to oglądacie, to zróbcie to na samym starcie, cofacie fokus z punktów dyplomatycznych. W sumie to spalę jeden punkt developmentu, bo potrzebujemy jeszcze szybko zrobić dwa statki, żeby móc zacząć budować flagshipa za jakiś czas. A i oczywiście tą fortecę możemy mieć wyłączoną tymczasowo. Podnosimy stabilność. Oczywiście teraz bierzemy przywileje na tańszych doradców zaraz potem. Wiecie co? Weźmy też dodatkowy manpower, nic złego się nie stanie. I super, na tron wszedł nasz King Alfonso V de Avis. I on jest bardzo dobry pod kolonizację. I uwaga, najlepiej, żeby żył jak najdłużej. Chyba, że tu się pojawi jakiś, nie wiem, 5-5-5, 6-6-6, coś ten deseń, który będzie miał dużo więcej punktów niż nasz król Alfonso, no to wtedy warto jest go jednak abdykować,
bo wszystkie punkty i tak walicie w kolonie. Jak zbierzecie 100 golda, budujemy okręt flagowy. Najlepiej w naszej stolicy, buduje się tam najszybciej, ale uwaga, lekki, nie ciężki. Wybieracie też koniecznie na niego Fleet Exploration Range, zwiększone. Trip Power per Ship in Fleet, to jest również bardzo mocne. No i od czasu do czasu może nam się przydać tańsze bombardowanie wybrzeża. I uwaga, jesteśmy w bardzo ważnym momencie. Jeżeli tutaj się coś posypie, no to wtedy resetujemy. Nie może Kastylia sama zaatakować Grenady. Wy potrzebujecie przynajmniej jednej prowincji z kulturą andaluzyjską dla siebie. Jeżeli Kastylia będzie się tutaj już zbliżała i tak dalej ku granicom z Grenadą, no to wtedy używacie opcji, która się nazywa za favory Ask to Prepare for War. Ona kosztuje 10, a 10 punktów za chwilę mieć będziemy. Wydarzenie związane z księciem Cambrii. Niech was nie kusi stabilność, lecimy pod taksy. Sojusz z papieżem powinien nam teraz dawać kardynałów co jakiś czas, a im więcej kardynałów, tym większe wpływy papieskie. Chcemy dawać na tańsze budowanie budynków oraz na tańsze pożyczki. I w teorii w lutym już byśmy mogli atakować i marcu również, ale jeszcze poczekamy do listopada, żeby odebrać ziemię koronną. W maju możemy już oczywiście załączać nasze forty, żeby się uzupełniły, flotę odmobolować oraz podnieść naszą armię. Zazwyczaj to chyba zajmuje pół roku, jeżeli dobrze pamiętam. Spokojnie możemy sobie również pozwolić na wzięcie czwartej technologii dyplomatycznej, ale piątej pewnie już nie będę brał przez długi czas. I zacznijmy teraz też powoli rekrutować piechotę. Widzę, że wejdę w pożyczki, więc również biorę pożyczki od mieszczan. I tak, pełne 20 tysięcy rekrutuję, chociaż czekajcie, przecież najemników mogę jeszcze brać. O, na przykład tych czterech, co mają bonus do Siege'a. O, jak zwykle oszukany, chyba. Tak, no ale mamy innych z bonusem do Siege'a. Wykonujemy misję na Tangiers oraz odpalenie flagshipa, bo czemuż by nie, ale tej misji nigdy nie klikajcie. I powiem wam, atakujemy Maroko, gdzie osobno wzywamy Grenadę. Pojawił się już nasz flagship i zobaczcie, po taniości możemy ostrzelać prowincję. I tak chcemy koniecznie wspierać Kastylię w takich głupich bitwach, chociaż tutaj niekoniecznie jest głupia, bo to minusy dostanie Maroko. Cały jeden. Super. Najgorsza prowincja, którą będziemy mieli w okolicy do zdobycia, to Fez, co niech sobie to Hiszpania oblega. No i póki co możemy wysłać naszą flotę dalej na odkrywanie nowego świata. What the fuck? Skąd ta Grenada nagle się tutaj wzięła? Serio, nagle się pojawili. Musieli gdzieś przyjść chyba naokoło, na czarnej fladze, tak coś mi się wydaje. Niech Hiszpania sobie tutaj toczy te wojny, mnie to nie przeszkadza. Chociaż i tak w pierwszej kolejności wolałbym Tunis wyjąć. Pierwsza reforma rządowa dla Portugalii, to powiem wam szczerze, raczej pójdziemy w taksy, żeby mieć więcej pieniędzy. O, czyżbyśmy odkryli? Aha, tutaj odkryłem. Dziwne. Ej, to coś źle wysyłam, kurka, nie. Powiem wam tak, Grenadę, biorę dla siebie trzy prowincje, upokarzam, biorę wojenne reparacje, a nie, teraz biorę wojenne reparacje i zostawiam jedną prowincję, żeby tam Hiszpania toczyła z nimi kolejną wojnę za jakiś czas. To jest akurat specjalnie zrobione. I jakby co, to tych prowincji nie korujemy, fort od razu kasujemy, a za to tutaj w Algarve zmieniamy kulturę na andaluzyjską. Tunis upadł, super, nic o nich nie chcemy, tylko wojenne reparacje. Fajnie byłoby mieć również też upokorzenie tutaj, ale raczej go wolę szybciej wyjąć z wojny. Upokorzenie zyskaliśmy na Grenadzie, a Maroko kończymy następująco, biorąc te trzy prowincje. Jest to chyba najtańsza opcja, żeby dostać tą kopalnię złota. Pieniędzy, no dużo nam nie dali, wojenne reparacje oraz upokorzenie. Dzięki temu nawet mogę te trzy prowincje naraz już korować, super. Ta kopalnia złota jest super, bo dostajemy zaraz bonus do jej wydobycia, który działa na każdą kopalnię złota poza Europą. Dosłownie na każdą. Każda pierwsza prowincja to dostanie. A tak w sumie tutaj dalej to robimy trade company, a tutaj oczywiście chcemy okorować. Prowincje wziąłem po to, żeby je właśnie też odsprzedać Kastylii, co też robię. O, właśnie o tym evencie mówię. On się odpali na dosłownie każdej jednej prowincji złota zdobytej poza Europą, więc tak istnieje ryzyko, że na przykład Moskwa to nam ukradnie. I w zasadzie na bardzo długi czas nie będziemy już toczyli żadnych wojen w Europie, teraz co najwyżej w Amerykach i też musimy się skupić teraz na odkrywaniu tego nowego świata. A na niebie mamy Cyber Monday. Polecam przejrzeć ofertę, a nuż odkryjecie coś dla siebie. Linki jak zwykle w opisie. Polecam, Lukas. Aha, Francja sobie tutaj Burgundię dostała. Więc powiem wam szczerze, musimy spróbować zdobyć z nią sojusz, bo bym nam dawała naprawdę sporo pieniędzy za curry favors. Teraz bardzo dużo zarabiało. Odpalamy national taxy i konstrukcję tańszą i w sumie w naszym wypadku będzie nam się opłacało zbudować trochę tych kościołów na początek, ale tylko tak do tego poziomu, dalej nie. Pierwsze rozwinięcie z ery, szybsze kolonie na propsie. Pierwsze idee, które wybieramy, to zdecydowanie eksploracyjne. No i oczywiście je rozwijamy już tylko i wyłącznie teraz jak najszybciej za punkty dyplomatyczne.
dyplomatyczne. Więcej taksów! Powiem wam szczerze, floty za bardzo nam się nie opłaca nic robić w doktrynie morskiej jako Portugalia, tylko tak zaznaczam to. Ewentualnie, jeżeli już coś planujecie robić i budujecie flotę, to Ship Trade Power. No i super, mamy pierwszego kolonistę, chyba nawet wcześniej niż na grze testowej mojej. Nie klikacie tej misji. Ją klikacie wtedy, kiedy macie dwie pełne idee zrobione. Dopiero wtedy, nie wcześniej. Jako, że lecimy w kolonizację Ameryk, to przypominam Global Settler Increase polityka. Tą środkową używamy na kolonizację Afryki. I teraz, kiedy już możemy rekrutować konkwistadorów, no to wysyłamy takie po 3000 grupki do Ameryki Północnej, Centralnej oraz Południowej. Rekrutujemy konkwistadora i wysyłamy po prostu na misję Hunt for Seven Cities. A nuż nam wpadnie misja na 800 albo 500 golda. A i skoro mamy już pierwszego kolonistę, to oczywiście chcemy przywilej do kolonii, żeby nam się szybciej robiły. Wysyłamy też konkwistadorów na tę misję z kilku powodów. Dostarczają one nam co jakiś czas darmowe punkty. No i zobaczcie, mamy 34 golda jako Portugalia, w zasadzie niewiele się więcej powiększając. Bardzo dużo na złocie zarabiamy oraz na taksach właśnie. I teraz wam pokażę pierwsza rzecz, która się mocno zmieniła, niestety na minus w kolonizacji, bardzo ją spowalniając. O nie! Ona jest kobietą! Nie, nie chodziło o to, że konkwistador okazał się być kobietą. Nie, chodziło o to, że jak wypowiecie wojnę, to kiedyś mogliśmy brać tutaj te prowincje, które należały do, jak to na zawsze nazywam, obsikane tereny od natywsów. Obecnie możemy tylko brać ich główną prowincję. Tutaj jeszcze nie mogę brać, bo nie mam żadnej swojej w zasięgu kolonialnym, co jest dziwne w sumie. Więc tak, zobaczcie, jak to mocno spowalnia nas obecnie. Naprawdę to kliknąłem, naprawdę. Trzecia reforma. I tutaj warto jest się o dziwo zastanowić. Domyślnie Exile Colonial Companies są najlepsze pod kolonię. Dostajemy Settler Chance zwiększone o 5% i oczywiście kosztują nas kolonie z Expel. Znaczy kosztują nas 100% mniej. Ale możliwe, że warto jest na początku wziąć Regional Councils, żeby odpalić edykt na 50% więcej taksa w waszych prowincjach, no i oczywiście zmniejszyć koszty estate'ów o 33%. 50% taksa w naszym przypadku to jest 6 golda więcej. To jest naprawdę dużo. Więc jeżeli macie jakieś problemy finansowe, weźcie Regius Council, potem po jakimś czasie zmieńcie na Exile Colonial Companies, bo im więcej kolonistów, tym bardziej to jest opłacalne. Ja już biorę sobie od początku, żeby jak najszybciej lecieć właśnie na Expel. Tutaj mi się już i tak tworzy inna kolonia, więc tutaj mogę kolejną wysłać właśnie na Expel Andaluzję. Mamy dwie kolonie na raz. I znowu dzięki pożyczkom mam tańszego doradcę administracyjnego. Super. Wystarczy, że je teraz spłacę wszystkie. Tak, to są te jednoprocentowe od mieszczan. Jestem jakieś 10 golda do tyłu dzięki temu, ale mamy tańszego doradcę. Yeah! I zobaczcie, praktycznie 30% 120 settlersów nam rośnie bardzo szybko. A w momencie, kiedy u waszego następcy odpali się to samo, a jest lepszy, no to sorry, batory, ale spadasz z rowerka. No i super, pierwsza prowincja w Nowym Świecie zrobiona. Więc teraz warto będzie atakować. Mi zależy na tym monumencie, nie ukrywam. Och, upierdliwe są te natywy teraz. Prowincje, które chcemy kolonizować w pierwszej kolejności, to te, o, co się teraz świecą z tej misji Promote the Banderimanes. To musimy zrobić bardzo szybko, bo da nam szansę na znalezienie złota w danym regionie i da nam przekoksaną kopalnię ze złotem. Dlatego tutaj wysyłamy kolonistę, będziemy dalej kolonizowali w tą stronę. Za chwilę też zaatakuje, jak miło, zaatakuje kolejne natywy, żeby zdobyć po jednej tej prowincji. I w sumie, kiedy już mamy tak tutaj kolonię, to możemy dalej odkrywać statkiem. I teraz biorę sobie też fokus już na punkty administracyjne. Dlaczego tak? No bo dyplomatyczne w zasadzie już mi nie będą potrzebne. Znaczy będą, ale po co innego? Chodzi o to, żeby teraz administracyjne jak najszybciej nabić. Dobra, odpalamy złotą erę, bo mi się nabił kap punktów administracyjnych, tak trzymają sobie to na to, co powoduje, że no za 5% więcej robię realnie technologię, no i biorę właśnie expansion ideas. Już od razu dałaby kolejnego kolonistę. Super sprawa, co oznacza, że muszę najlepiej teraz abandonować tą kolonię. Dopiero ją zacząłem, więc to jest mała strata. I teraz, kiedy mi się tutaj już robią dwie normalne kolonie, dwie kolejne robię na expel minorities. Okej, mamy to Higher Development Colonies, mamy Portuguese Colonies, no to teraz War Taxy, zawsze mniej na wojsko będziemy wydawali. Więcej pieniędzy w kolonii. W zasadzie możemy od razu też już tutaj stawiać odpowiednie budynki, takie jak workshopy. U nas to dosłownie tych wszystkich po 15, więcej nie. No i zobaczcie, mamy 4 kolonie naraz robimy i płacimy za to 14 golda. Mega tanio. I noise, 34-40% szans, całkiem nieźle, 140 rocznie przyrostu. I w sumie jak tylko mi się tutaj kolonia zrobi, to zacznę atakować te natywy, bo czemużby nie. I teraz tak, 7 technologia militarna i wiecie co to oznacza? Że dalej już jej nie rozwijamy, tylko wszystko wrzucamy właśnie w dewa. Co prawda najlepiej byłoby najpierw mieć skolonizowane te lepsze obszary do dewowania, jak właśnie tutaj te drylandsy, czy te bardziej płaskie tereny w La Plata, no ale siłą rzeczy na razie musimy lasi
mgliste tereny pokolonizować, jak i sawannę, więc też możemy tutaj podewować, ale siłą rzeczy najlepsze są tutaj do dewowania i tutaj. W eventach wybieramy jak zawsze wszystko to, co przyspiesza naszą kolonizację lub daje nam punkty, których obecnie potrzebujemy. A i te eventy, o których mówiłem przed chwilą, one się pojawiają dlatego, że nie wyrżnąłem lokalnej populacji. Gdybyście to zrobili, no to niestety byście nie mieli tych wszystkich eventów na przyspieszenie kolonizowania, dlatego nie używacie tego guzika. No inną drogą jest to, że każdy tysiączek zwiększa nam produkcję tutaj w danym regionie. Dlatego to jest opłacalne raczej w Afryce. Punkty dyplomatyczne teraz w sumie w pierwszej kolejności wydaje na zmianę naszej kultury. Tak, nie widzicie tego źle, zmieniam naszą kulturę na andaluzyjską. Wcześniej zacząłem zmieniać w Lizboniec, o czym chyba zapomniałem powiedzieć, i już od dawna mamy zmienioną kulturę w Algarwę. Ale to o tym chyba mówiłem. Yeah, handlujemy cukrem i herbatką. No i powstała nam kolonia w Brazylii. Po pierwsze, chcemy, żeby była self-governing colony, bo tutaj dostaje dodatkowego kolonistę i sama też będzie coś tutaj kolonizowała. Na koniec możemy ją zmienić na crown colony, no ale szczerze mówiąc i tak tego nie zrobimy, bo będziemy przechodzili na tą kolonię, żeby grać dalej jako Brazylia. W sumie, jeżeli chcecie, żebym wam przygotował poradnik pod kolonizację bez Exodusu, nie wiem, może jako Portugalia, może jako Kastylia, a może jako jakiś kraj z Afryki, dajcie mi znać w komentarzu, polejkujcie kogoś innego komentarz, jeżeli napisał taką propozycję, to wtedy wam taki materiał chętnie przygotuję. Moje wojsko i tak nie ma za bardzo co robić, więc ruszamy na wojnę. Mam też armatek trochę dorobionych. Ua, zginął mi dowódca z Siegem, no ale trudno. I mamy ostatniego kolonistę. Od tego momentu opłaca nam się właśnie kliknąć tę misję. Ewentualnie chcecie, to czekajcie na rozwinięcie idei do końca. Ja sobie jeszcze poczekam, bo będziemy w tym mieli największego kopa. I zobaczcie, no to jest... Ja nie wiem, to jest tak mega bolące w ten sposób, że nie mogę tego brać, nie wiem, dla siebie, nie mogę tego brać w jakiejś większej ilości, nie wiem, tylko trzy prowincje, kiedy byśmy dostali po prostu wszystkie te terytoria, które tutaj widzicie, wszystko byłoby nasze, a dzisiaj tylko trzy prowincje i oni się jeszcze przesuwają. O, darmowa siła robocza, jak miło. Dobra, z misji Promote the Bandrantes zostało nam już tylko i wyłącznie rozbudować centrum, co też należy zrobić dość szybko. I za chwilę, jak już tylko dokończę tą ideę, lecimy wszystkie nasze misje i kolonizujemy na maksa. Jeżeli idzie na to, gdzie mamy wydawać w takim razie te punkty? Wydaje mi się, że jednym z lepszych miejsc może być dewowanie naszych prowincji. Mianowicie, są one mega tanie. Portugalia ma jeden z najlepszych prowincji do dewowania i w momencie, kiedy już mamy tutaj też kulturę andaluzyjską i chcemy tego dewa stąd przenosić do nowego świata dzięki właśnie kolonizowaniu poprzez wypędzanie ludności, możemy każdą z tych prowincji, która ma już kulturę andaluzyjską, wydewować do 15 poziomu. Jak widzicie, dewowanie na Portugalii jest mega tanie, 28 punktów, tylko wydaje mi się, że musimy to zrobić równo, jeżeli chcemy przenosić wszystkie punkty do 15 poziomu, dlatego że przy 15 punktach będziemy przenosili po jednym punkcie z każdego rodzaju do nowego świata. Poza tym druga rzecz, którą możemy zrobić na 15 poziomie, to rozwinąć infrastrukturę tej prowincji, co spowoduje, że zobaczcie, dewujemy jeszcze taniej i teraz jak stąd zabierzemy dewa, to tak czy siak bonus do infrastruktury nam pozostanie, więc siłą rzeczy znowu po taniości będziemy dewa przenosili do nowego świata. Zresztą za chwilę wam to pokażę. Kolonie zrobiliśmy z Expel Minorities i przenieśliśmy 3 punkty developmenta z Portugalii do nowego świata. No i niestety nie odnaleźliśmy żadnych złotych miast, już nie mam misji na odkrywanie nowego świata, zobaczcie, wysyłam i niestety wszystko zbadane, oszukali nas, nie ma tu żadnych złotych miast, wracamy do Portugalii w takim razie, nie? No niestety nie. Poza tym, jeżeli macie już na przykład obszar tutaj w regionie Brazylii, co jest na ten taki dziwny pomarańczowy kolor, jasny pomarańczowy, nie wiem, nie jestem kobietą, nie znam się na kolorach, tutaj macie 5% do kosztów dewowania, też możecie rozwijać te prowincje. Kolejny dobry region do dewingu to jest region La Platy. Tutaj nie macie żadnych kosztów do dewowania. Co to za modyfikator? Ja nie gram na kodach. Patrzcie, nie ma, nie działa. W ostateczności możemy cię też dewować regiony sawanny, ale to tak mówię, w ostateczności. No i siłą rzeczy tropiki tylko i wyłącznie, kiedy natraficie tutaj na złoto. Ale złoto to my zaraz będziemy tutaj polowali. W międzyczasie poprawiam relacje z moją kolonią, bo nie wiedziałem, że w momencie, kiedy konwertujecie jakąś kulturę, że wasze subjekty dostają duże minusy. A tak, poza tym, no to będziemy robili roszczenia. Zawsze to jedna mniej prowincja do kolonizowania. Jeszcze jedna rzecz, o której musicie pamiętać. Nie chcecie przekroczyć
przekroczyć 30 punktów dewa na żadnej prowincji w waszej kolonii oraz postarajcie się, żeby nie mieli 5 centrów handlowych. Dlaczego tak? Żeby no po prostu wasza kolonia nie odpaliła sobie złotej ery, bo wtedy jak na nią przejdziecie, wy tego nie zrobicie. I w sumie jeszcze tak zobaczmy naszą kolonię, bo za chwilę będziemy brali ostatnią ideę i zobaczymy, jak szybko przyspieszy mi się jej rozrost. Mamy 126 punktów gathering capacity zrobionych. Mamy 202 punkty deva, kolonia zarabia nam niecałe 10 golda. No i teraz, proszę państwa, bierzemy nasze misje. Znowu zwiększamy sobie szanse na kolonizatorów. Najlepsza dla nas misja, która da nam bardzo dobrą kopalnię złota oraz zwiększy nam szanse na znalezienie nowych. Kopalnia złota nam się pojawia w tej prowincji Minas Gerais i naprawdę chcecie ją wydewować od razu do 10 poziomu, żeby wam przynosiła jak największy income w postaci złotej floty. Kolejna sprawa to zobaczcie, jakie macie szanse teraz w tych prowincjach wszystkich, które mogą złoto w danym regionie mieć, o tutaj Brazylii, na złoto. Są po prostu gigantyczne, 25%. A normalnie to by było 11%, takie 11% w tym regionie, 10%, tu 5%. No sami rozumiecie, to jest mega duża szansa na więcej złota. Chciałbym powiedzieć, że tam musicie kolonizować, ale nie do końca. Tutaj oczywiście również, dlatego teraz pokażę wam, jak prawidłowo kolonizować, żeby was to jak najmniej kosztowało. Wysyłacie na początku 2 normalnych kolonistów, na send kolonist i kiedy przybędą, będziecie mieli te dwie pierwsze takie OP kolonie, zobaczcie, 262% szans na dodatkowych kolonistów, no masakra, mega mocne to jest. Cofacie tych 2 kolonistów i wysyłacie 3 razy na expel, przy czym jeden raz musicie tutaj wysłać, żeby dostać się jak najszybciej do inków, zrobić takie połączenie, expel Andalusian i zobaczcie, 3 punkty deva w każdej z tych przeniesiemy. I tak, swoją drogą Lizbona jest najlepszą prowincją, w której możecie to robić. W drugiej kolejności obecnie zajmuje wszystkie prowincje, gdzie mamy zwiększone szanse do złota. I pamiętajcie, żeby nie wyrzynać ludności na tych prowincjach. Tutaj, jeżeli wam się trafi złoto, no to zawsze sobie coś zwiększycie jego wydobycie. I zobaczcie, lecimy na 5 kolonii, przy czym kosztują nas tylko i wyłącznie 14 golda. Mega tanio i nawet jeszcze na plusie jestem. Gdybyście to zrobili na odwrót, no to by to szczerze mówiąc niedużo więcej was kosztowało, bo 16 golda, no ale tak jest najbardziej optymalne. Te prowincje, do których no, wyganiamy naszą mniejszość narodową, mega szybko zapierniczają. I bierzemy naszą ideę do końca, odpalamy jeszcze Global Settler Increase, 220, no masakra totalna. No, w sumie Afrykę też możemy już te misje, ale resztę też porobić, wywalimy wszystkie punkty w development. Przy okazji tak, budynki cały czas buduję wszędzie tutaj workshopy, wszędzie po prostu. A drugi budynek, no tu będzie do Manpowera, budynków do Taxa raczej nie, bo przejdziemy na tą kolonię w momencie, kiedy już nie będzie to opłacalne tak bardzo ten tax, bo to będzie era reformacji, no ale jeżeli już, no to możemy zbudować manufakturki, jeżeli jakieś będziemy mogli. Jeżeli będzie was stać, to też ten monument. On jest potężny. W misjach, powtarzam po raz enty, bierzemy zawsze wszystko to, co zwiększa nam przyrost populacji, przyrost kolonizacji i tak dalej. Chcemy to koniecznie. Pierwsza flota ze złotem, pierwsza nowa kopalnia ze złotem, druga kopalnia ze złotem. Kolejna reforma rządowa i pójdziemy w świątynię. I w sumie przetestuję sobie na Lizbonie pewną rzecz. Mianowicie zwiększę tutaj development administracyjny i dyplomatyczny, ale bez militarnego. Jestem ciekaw, ile mi to punktów przeniesie z tej prowincji następnym razem. Bo teraz jak wysyłam z Lizbony, ma napisane, że to będzie 3 punkty deva, a przecież nie możemy mieć 0. Więc jestem ciekaw, co zostanie tutaj przeniesione. No, 6 kolonii to trochę za dużo, ale coś tu zjebałem. A i pamiętajmy, że tutaj jest kolejny już obszar kolonialny, więc prowincję musimy przekazywać Brazylii. Inaczej nam powstanie kolejna kolonia i Brazylia nie będzie miała tych prowincji. I mam odpowiedź na mój eksperyment z Lizboną. Mimo iż nie miałem punktu developmentu, przeniosło mi punkt developmentu. Zrobiłem coś z niczego w tej grze, ej naprawdę. Zobaczcie, jeden, tu mi dwa zabrało, a tu nic. Okej? Okay? Czyli jak mamy zbędne punkty administracyjne, to wiecie, nowe prowincje i nowe prowincje przekazujemy Brazylii. Nie ukrywam, podwójna kopalnia złota, całkiem fajnie. Nawet przeżyję jakoś to drewno. Ale pamiętajcie, zawsze możecie cofać kolonie, zrobić abandon, zwłaszcza jak ma taki kiepski surowiec jak to. I w sumie wiecie co? Ja to nawet zrobię. 25% na złoto, ale jakiś tropical wood mi się losuje. No nie da rady, nie da rady. 1502 rok i ja dopiero się będę wbijał w inków. Mega późno. Na poprzednim aż sprawdziłem, zrobiłem to znacznie wcześniej. No ale będziemy teraz tu ostro zjadali. Armii, których używam to takie 8-4, no żeby mieć już taki troszeczkę wyższy bonus armat. Widzicie, mamy przy 4, potem przy 6, więc siłą rzeczy no za dużo ich mieć nie mogę.
mogę. Tym bardziej, że i tak czy siak przekraczam mój limit wojska. Super, zboże. No ale to może manpower będzie. Przydaje kolonializm u mnie się odpalił. Tyle szczęścia. 1504, 409 dewa mamy. I teraz tak, jak prowadzimy wojnę, najlepiej po prostu przekazywać prowincje w taki sposób, że ustawiacie tutaj Brazylię i przekazujemy, no nie możecie. A dlaczego? Bo wcześniej nie miałem tutaj zrobionej kolonii, więc niestety wszystko leci do nas. Ale co do zasady, to lepiej jest tutaj zmienić nam Brazylię i jej wszystko przekazać. Jed. A tak, teraz to pójdzie do mnie i zaraz i tak będę musiał to wszystko przeklikiwać. W subjectach Grand Province i lecimy po kolei. I cyk. Nie musimy nawet poczekać, żeby tutaj to wszystko Brazylia okorowała. Lecimy od razu z kolejnymi wojnami. Ten moment, kiedy cię natywy biją, bo nie masz dużej przewagi technologicznej. Ups. W sumie to jest, nie wiem, czy opłacalne, ale sprzedaję wiedzę mojej Brazylii, żeby w sumie miała tak czy siak już kolonializm u siebie, bo nie widzę, żeby się jakoś tutaj szybko wprowadzał. Znaczy, bo tu sprzedaje, więc się siłą rzeczy szybko wprowadza. Znaczy nie, no wszędzie szybko się sprowadza, to chyba jednak nie trzeba. I teraz, skoro tutaj są prowincje brazylijskie, to zobaczcie, przekazujemy prowincje pod kontrolę Brazylii i wszystkie mogę oddać od razu. Super. No i pamiętajcie, że teraz nie weźmie pod uwagę overextensji Brazylia, tylko wszystkie prowincje od nas przyjmie. I z tego co patrzę, to już chyba wszystkie prowincje, gdzie miałem dużo zwiększone szanse na złoto, mi zostały wylosowane i powiem, całkiem nieźle. Bez Aldef 4, naprawdę, nie kłamie. Dlatego teraz w dalszej kolejności raczej nam powinno zależeć na przejmowaniu wybrzeża, no i wiecie, uderzeniu w kierunku Meksyku. Tak, bum na kawę, po prostu kocham kawę, nie wiem czy wy też kochacie kawę, ale ja kocham kawę. 657 golda z naszych flot, w sumie nie tak dużo, z Azteków jest więcej. No i w niecałe 10 lat w zasadzie zjadamy całych Inków, fajnie, a nasza kolonia sobie urosła do 865 punktów developmentu. Co prawda ma troszeczkę overextensji, więc musimy nasze wojska tutaj rozstawić i dopóki bot sobie tego nie ogarnie, pomóc mu musimy w tłumieniu, bo zdobyczny monument prowincji Potosi, no powiem wam szczerze, trzeba go jak najszybciej nam rozwinąć. I wiecie co? Jestem idiotą, czemu nie abdykowałem dla Marii, abdykujmy ją. Ale oczywiście nie zapominam o atakowaniu tych nacji tutaj na południu, zawsze darmowe prowincje. No i teraz zostało mi czekać do protestantyzmu, na co ja patrzę, bo powinien się już odpalić, a jeszcze obecności nie stwierdzono. I o dziwo, to nie jest do końca dobrze, że nam się jeszcze nie odpali. Wiecie co? Ja sobie to przetestuję. Wezmę na wasala i zobaczę, co się stanie, jak zanektuję dane państwo. Czy dostanę jego terytoria? Zobaczymy. Bo teraz tak padłem na to, że możemy jeszcze tak spróbować. Nałapałem sporo tych wasali i zobaczymy, czy dostanę, czy nie. Taki mały teścik. Przy okazji odpalmy sobie też Strong Duchess. I powiem wam szczerze, w okolicach 1410 raczej trzeba było zmienić fokus na punkty dyplomatyczne, a nie jakiegoś balansu szukać. Najwięcej dewuje złota. I tak, tu był błąd, więc... Oh my god, dobra, trzeba spłacić naszą kolonię. Ma 3000 depta jakimś cudem. Nie wiem jak. I protestantyzm odpalił mi się w Mecklenburgu. O, tutaj. 1525, troszeczkę się zagapiłem, ale mamy 1000 dewa praktycznie w naszej kolonii. 16 golda inkomu, całkiem nieźle. Prawie całe wybrzeże zająłem. No i niedługo się dostajemy również do Azteków. A za 3 lata sprawdzę, co się stanie, jak zanektuję mojego wasala. I powiem wam, że zintegrowałem wasala i dostałem tylko jego główną prowincję. I to jeszcze z mającą 3 dewa. Więc poczekajmy, może się zreformują, bo teraz dostają od nas instytucje. I super, zrobiliśmy ten przepotężny monument. To teraz się weźmy za ten. Fajne to! 534 i 1200 dewa. Ta kolonia nawet troszeczkę nam już zarabia, ale już niedługo będziemy na nią przechodzili. Jestem mega ciekawy, jak bardzo będę miał dużą inflację, jak już przejdę na tą kolonię. To jest entak kopalnia złota, którą tutaj ulepszam do 10 poziomu. I kolejna. What the fuck? Przecież ta kolonia była lojalna jak... A nie, jednak nie jest lojalna. Ups! Jak mogło do tego dojść? Już jest. Możemy jeszcze obniżyć to, żeby nam po prostu nic nie płaciła ta kolonia, bo i tak to są grosze. Nie chcę przechodzić na tą kolonię, póki sobie nie zrobię ścieżki. O, dotąd. Chyba, że uważacie, że już powinienem przyjść na kolonię, bo pamiętam, że kiedyś była jakaś zasada odnośnie technologii, ale nie pamiętam jej. To nie jest śmieszne. No to trudno, będziemy przechodzili już na kolonię, więc dodewujmy sobie wszystkie nasze prowincje jeszcze raz. Bierzemy pożyczki od mieszczan i normalnych też dużo bierzemy, a resztę to nie wiem. No chyba pójdziemy w manufakturki,
budynki, chociaż te nie wiem, czy mi nie znikną, ale już muszę. I przechodzimy na naszą kolonię. Jak się to robi? Subjects, tutaj macie tą ikonkę, klikacie, chcecie nią grać i play as release subject. Proste! I teraz jestem Brazylią z... Już myślałem, że mam Inti jako naszą religię. I chyba teraz sobie przypomniałem, że musiałem mieć 10. technologię, żeby dostać też wymasterowane idee kolejne, no ale nieważne. Nadrobimy to bardzo szybko. Zobaczcie, jakie mamy idee kolonialne. Development, tolerujemy totalnie całą heretycką religię i innowierców. Republic Tradition, Provincial Trade Power i tak dalej, mega mocne wszystko. Zmieniła nam się forma rządów i teraz możemy zdecydować, czy chcemy być monarchią, czy republiką. I dobre pytanie, co byłoby dla nas lepsze? Rzadko gram republikami, więc pozostanę republiką. Tak, punkty administracyjne to must have. 30-latek, przedłużamy go. Zwiększamy nasz poziom rządów od razu do imperium. A budynki, z tego co widzę, cały czas nam się robią. No przynajmniej te, które zacząłem robić. I zobaczcie, teraz jak poszedłem na Brazylię, ponownie mogę rozdać Dominikanów wszędzie. Mimo iż robiłem to wcześniej również na wszystkich tych prowincjach. A czyli podwójnie dewujemy za bardzo małą liczbę punktów. Tylko szczerze mówiąc, ja chyba zapomniałem powiedzieć wam, że to robiłem wcześniej. Teraz mi się wszystko odświeżyło. 250 golda inkomu, 135 ze złota. Czy wy to widzicie? Ja nie wiem, jakim cudem ta kolonia była zadłużona, ja tego nie rozumiem. Mamy dwa stany. Jeden mi się popsuł, czyli pewnie jakaś reforma rządowa jest do wywalenia. Będzie trzeba to parlamentaryzm. No nieważne, no z takimi bonusami bierzemy samych trójkowych doradców. Estate'y potem ogarniemy. Już kończę z tą naszą potężną Brazylię. Muszę okorować mnóstwo ziemi, bo bot nie dał rady. Dlatego totalny fokus na punkty administracyjne i będziemy zwiększali doradcę. Te prowincje, które tutaj były Portugalii, no to po prostu od niej odbijemy za jakiś czas. Chociaż chyba walnęła właśnie bankruta. Ale mnie budynki wciąż się budują. Mam też kilka krzeseł do rozdania. No to wybierzmy wszystkie takie lepsze trade goodsy jak kawka, czy też miedź. Gdzie możemy to rozdać? Mamy jedną prowincję z miedzią? Prawda? No to jeszcze nam zostaje oczywiście Silk i w sumie to głosowanie to nawet wolę przegrać, szczerze mówiąc. Przyda nam się zrobić ten monument, dlatego potrzebujemy, dobra, religii, więc tego monumentu mieć nie będziemy, ale możemy na przykład mieć Machu Picchu. Wystarczy, że będziemy mieli tą kulturę akceptowalną. I tak samo z Kwaka Papananan. No i super, przypiąłem, będziemy mogli rozwinąć te monumenty, mamy już odpowiednie kultury, a ten jest naprawdę potężny. Idea cost minus 15%. Musimy też troszeczkę ogarnąć nasz handel. Raczej będziemy kolektowali w Brazylii, z tego co widzę, no bo niestety Karaiby do nas nie należą. To chyba tu dobrze przesyłam. Po co mi tutaj te wszystkie? Przecież to wszystko leci do Karaibów, niestety. Więc stąd nic totalnie nie chcemy przesyłać. Ale już tutaj do Brazylii jak najbardziej. Wow, nawet flotę mamy. Zobaczcie, 30 transportówek, 30 handlowych. Mogą być. Protect Trade. I raczej chcemy w tym trainodzie Amazonii wysłać naszą flotę, bo tutaj 90% handlu, raczej nikt nam nie przeszkodzi. Ile tego mam? Okej, okay. Wiecie co? W sumie to reformy mi przyspieszą, to nie będę tej ziemi sprzedawał. My i tak krocie zarabiamy, to mi się totalnie nie opłaca. Więc jeżeli już, to tylko weźmiemy punkty, tańszych doradców, bonus do kolonii, bo nadal chcemy kolonizować. W sumie asymilacja natywów też może nam się przydać, ale tych nacji mogę tworzyć: Peruwian, Paragwaj, Kolumbia, coś i Brazylia. Wenezuelę również możemy mieć, ale nie, Wenezuela to nie. Chyba że stworzymy Hiszpanię militarnie, nie wiem, wkusi mnie to. A tak, na serio, to będziemy lecieli w Brazylię. Ma chyba najlepsze idee z tych tutaj obecnych, ale na razie zostajemy dość długo na kolonialnych. Głównie przez religię i przez to, że chce się zmienić na protestantyzm, który obecnie jest mega mocny. Dlaczego? Bo oprócz tych bonusów, które tutaj widzicie, no kolejny bonus do kolonizowania, dostajemy na 10 lat inne bonusy. Zobaczcie, we will also gain 10% shelter chance for 10 years. To bardzo przyspieszy naszą kolonizację. No i oczywiście jeszcze inne też mają swoje rozwinięcia. Dyscyplina zwiększa nam moralki, misjonarz zwiększa nam manpower w prawdziwej wierze. Dużo naprawdę mocnych rozwinięć. Produkcja daje nam niesamowity bonus zmniejszający koszty pożyczek o kolejne 0,5%. I w zasadzie większością krajów obecnie protestanckich jesteście w stanie wyciągnąć pożyczki, które będą was tak kosztowały, jak te pożyczki od mieszczan. Chcemy też mieć koniecznie obrońcę wiary protestanckiej, żeby jak najszybciej nawracać.
wybrać. No i niestety Religious Unity wszędzie jest zero, więc nie będę wiedział, które prowincje mi się najszybciej nawrócą. Ale bot jest głupi. Dobra, tą politykę zmieniamy. Trudno. Ej, nawet inflacja mi szybko nie rośnie. Zadziwiające. Dobra, i musimy porobić parę zmian rządowych. Pierwszej reformy raczej nie warto brać. Po pierwsze dają bardzo ciulowe rzeczy, a elekcje i tak się robią w określonym czasie. Tak, to jest pewien exploit, bo inaczej byście już nie mogli tego robić. I powiem wam tak, nie chcemy tych punktów. Ogólnie najlepsze byłoby bonus dla doradców, ale potrzebujemy misjonarzy. Nawracać, jak najszybciej nawracać. Halo, mam misjonarza, czemu nie mogę? A, bo jeszcze mi budynki się budują, okej. Okay. Na kolejnym tierze pójdziemy w skrócenie elekcji. Czwarty tier może zostać taki, jaki jest na razie. Piąty jest nie do ruszenia. Gaveringu potrzebujemy zdecydowanie. I powiem szczerze, na szóstym tierze poszedłbym w to. Nie lubię parlamentaryzmu na dużych krajach. On wtedy bardzo źle działa. Musimy naprawdę robić niezłe przekupstwo. Ej, i tak jestem federalną republiką. Ciekawe. Okej, okay, zróbmy też jeszcze naszego flagshipa. Chyba specjalnych rzeczy nie mamy. Niestety. Więc lecimy trade power per ship, fleet morale oraz zwiększenie floty. I raczej chcemy, żeby był to heavy ship. I teraz powiem wam, że jesteśmy największym krajem na świecie, będąc kolonią. Kalwinizm się pojawił, ale on nadal chyba jest najsłabszy z tych religii chrześcijańskich. Przepraszam, pewnie koptyjska będzie najgorsza. Złoto! Jak ja bym go miał jeszcze za mało. O lol! Zobaczcie, co bot tu zrobił. On zaraz chrę zreformowałby. Tak, chcemy zdecydowanie dodatkowego misjonarza. 42% poparcia, zwiększmy to. Profesjonalizmu i tak nie mam, tradycji tak nie mam. Nie widzicie, muszę, ilu posłów muszę przekupić, czy wy to widzicie? Prawie jak nasz Polish Sejm, no. Całkiem nieźle, 4 misjonarzy robi swoje. Ale nie mogę wylosować doradcy do nawracania, no po prostu masakra. Pierwszy aspekt wiary, zdecydowanie siła misjonarzy. Zawsze na propsie. Zobaczcie, ile tego już tutaj mam. Czemu ten monument jest taki tani? Nie wiem, ale ja go biorę. Drugie rozwinięcie to weźmy Global Settler Increase, to z tego będziemy korzystali cały czas. Ciekawe, co to mi spowoduje. Nic, wziąłem brazylijską główną kulturę. Aha, dołączyła do iberyjskich. Super, ale nadal naszą główną jest portugalska. Ale bot poszedł w decentralizację, co tu się wydarzyło? I zobaczmy sobie, nasz income wynosi 281, 150 z golda. I będę kończył teraz ten monument. On zwiększa nam local goods production o 0,5 punkta. Nice! Ładnie, dość mocny monument. A jeszcze manufakturki, jak tutaj dobudujemy. I okej, okay. Powiem wam tak, jeżeli byście chcieli dalej tutaj mocno kolonizować, no to exploration i korzystanie z tych bonusów wszystkich byłoby mega wskazane. Ale że ja chcę zrobić jak największe pieniądze, no to obecnie weźmy trade ideas. Tak, słusznie się domyślacie, skasuję niedługo pozostałe idee, wezmę też religijne oraz ilościowe. Trzecia reforma, no na razie wezmę idea code, bo będę za chwilę wprowadzał ideę przecież. Pierwsze rozwijajcie za RT, zdecydowanie prestiż za nawracanie. Potem weźmiemy Religious War. Skończyłem też nasz kolejny przekoksany monument. I to mi daje ideę za 282 punkty, a moglibyśmy mieć jeszcze taniej, gdybym chciał odpalić złotą erę za jakiś czas. A, to ja większość manufaktur mam dopiero na 14 poziomie. Ale zobaczcie, ile tutaj jeszcze więcej pieniędzy będzie, jak porobię te manufakturki na 14. To jest masakra totalna. Ta Brazylia to jest kraj do robienia pieniędzy. A jeszcze jak pójść odpowiednim buildem i mieć po prostu darmowe pożyczki. No prawie darmowe pożyczki. I kiedy wam się skończy ten 10-letni bonus, odpinacie przywilej, którego potrzebujecie i bierzecie go po prostu ponownie. I znowu dostajecie bonus na 10 lat. O, tutaj to macie napisane. A nie, paradoks się wycwanił. Nowej reformy brać się mogę, póki tej nie wybiorę. A to spryciarze. I dla nas najlepsza będzie ta zmniejszająca inflację, zdecydowanie. Kasuję idee plutokratyczne, one dla nas są takie troszeczkę mech. Znacznie lepsze będą ilościowe dla polityki, która zwiększy nam goods production o 20%. Poruszam teraz jeszcze z podbojami tych ostatnich nacji. Chyba przegiełem z tą ilością kolonii. 9 naraz przy 3 kolonistach. Jej, powiem wam, że zadziwiająco szybko ten protestantyzm wprowadziłem w naszym kraju. Większość już jest nawrócona. Wreszcie też budujemy nasze przepotężne manufakturki. Wybory co 2 lata. Całkiem fajne te republiki teraz. No i mam prawie 500 golda total income, balans 326. Myślę, że też skoro już większość krajów mam nawrócone, to dobry moment na utworzenie Brazylii. Misje nam się nie zmieniają, ale dostajemy całkiem przyzwoite idee. Może nie najpotężniejsze militarnie w regionie, ale pod kątem ekonomicznym są naprawdę przepotężne. I zobaczcie, utworzenie Brazylii, 502 golda income plus epicki napis. A jeżeli chcecie zobaczyć epicki, jeden z pierwszych podbojów świata na świecie, to zapraszam do obejrzenia tego odcinka z Victorii 3, nowej gry od Paradoksu.